ćwiczenia na kręgosłup mogą zapobiec wielu dolegliwościom, zwłaszcza jeżeli będziemy wykonywali je profilaktycznie, a nie wtedy, kiedy problem już się pojawił. Jeżeli macie już jakieś konkretne problemy z kręgosłupem, nie wiem, czy są to jakieś przepukliny międzykręgowe, dyskopatie, zawsze przed wykonaniem takiego zestawu ćwiczeń skonsultujcie się z lekarzem. Zaczniemy od takiej mało dynamicznej, ale jednak bardzo ważnej rozgrzewki przed zestawem. Sam zestaw będzie trwał około 14-15 minut. Zaczynamy od dołu, rolujemy głowę w dół, rolujemy odcinek piersiowy, lędźwiowy i schodzimy na dół. I teraz wykonujemy to samo rolowanie, tylko w przeciwnym kierunku. Najpierw odcinek lędźwiowy, później piersiowy, szyja i głowa. Wykonujemy 4 powolne rolowania. Dół i góra. I jeszcze 2 razy. Rolujemy powolutku. I góra. Ostatni. Dół, najpierw głowa, szyja. Kręg po kręgu. Dół i wracamy. Góra. Ostatni raz schodzimy na dół i tam zostajemy przez chwilę. Rozluźniamy się, rozluźniamy szyję, głowę, luźno ręce. I skręcamy się do prawej nogi. I to samo lewa. Zostajemy przez kilka sekund dosłownie w pozycji. I troszeczkę dynamiczniej będziemy zmieniać. Prawa i lewa. Prawa i lewa. Cały czas oczywiście oddychamy. Nogi są proste. Ok. Dotykamy lewą dłonią prawej stopy. Przekręcamy się w górę. Wzrok podąża za ręką i zmieniamy. Prawa dłoń na lewą stopę i przekręcamy się. I jeszcze jedna zmiana. I druga strona. Dół, stajemy sobie odrobinkę szerzej, prawą stopę skręcamy, kładziemy rękę na piszczelu i otwieramy klatkę piersiową w stronę sufitu. Zostajemy w pozycji, wracamy i to samo na drugą stronę. Skręcamy tym razem lewą stopę. Nogi są proste i otwieramy klatkę piersiową w górę. I rozluźniamy. Ok, znowu węzień nogi. Wykonujemy taki malutki przysiad. Nieco szerzej stopy ustawiamy. Lewa ręka na podłodze. I znowu rolujemy plecy. Przygotowujemy kręgosłup. Robimy taką małą gimnastykę, takie ćwiczenia możecie śmiało wykonywać codziennie rano. Kręgosłup z pewnością będzie Wam za to wdzięczny. I druga ręka. Prawa ręka na dole i otwieramy klatkę piersiową. Głowa zwrócona w kierunku dłoni. I jeszcze raz. Góra. Ostatni. Ok, w porządku. Przechodzimy do naszego właściwego zestawu. Zaczniemy od kociego grzbietu. Klęk podparty. Dłonie ustawione na szerokość barków. Wdech. I z wydechem mocno zaokrąglamy kręgosłup w stronę sufitu. I jeszcze raz wdech.
I z wydechem góra. I wydech. Utrzymujemy przez chwilę wdech. Patrzymy w stronę sufitu. I z wydechem zaokrąglamy kręgosłup. I jeszcze raz. Wydech. I góra. Mocno zaokrąglamy. Tutaj zwłaszcza skupiamy się na tej części piersiowej kręgosłupa. I jeszcze moment. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Zostajemy w tej samej pozycji. I unosimy lewą rękę i prawą nogę. Wytrzymujemy przez moment. I wracamy. Wykonujcie to ćwiczenie wolno. Tutaj jest bardzo ważne, żeby stabilizować mięśniami brzucha postawę. Nie zapadamy się w kręgosłupie, odcinek lędźwiowy stabilny, brzuch napięty. Starajcie się utrzymać tą pozycję. Bardzo fajnie angażuje to ćwiczenie mięśnie głębokie do pracy, a one są bardzo, bardzo ważne, jeżeli chodzi o stan zdrowia naszego kręgosłupa. Mocny kor zawsze będzie chronił. Będzie naturalnym pasem ochronnym dla kręgosłupa. Nie śpieszcie się. Każdy z tych ćwiczeń wykonujcie powoli, bardzo dokładnie. Ok, kolejne ćwiczenie. Przechodzimy do leżenia na brzuchu. Ręce ustawiamy pod brodą i unosimy ręce i korpus w górę. Głowa jest przedłużeniem kręgosłupa, także nie zadzierajcie jej w górę. Stopy starajcie się mieć blisko siebie, nie za szeroko. I wydech góra. Tu jest wydech. Wydech, dół. Wydech. I wdech. Proste ćwiczenie, a naprawdę bardzo fajnie wzmacnia mięśnie pleców. Jest bezpieczne w zasadzie dla każdego. Ok, zostajemy w tej samej pozycji. Nogi w górę. Wykonujemy takiego pływaka. Tak zwanego, przynajmniej tak mi się kojarzy. Korpus leży. Pracują same nogi. Przy okazji tutaj poczujecie, jak pracują też mięśnie pośladków. Aktywowanie ich też jest bardzo ważne, jeżeli chodzi o nasz kręgosłup. To wszystko się ze sobą łączy. Nieaktywne mięśnie pośladkowe niestety później wpływają na dolegliwości związane z odcinkiem lędźwiowym kręgosłupa. Czasami też na dolegliwości związane z kolanami. A wydaje nam się, że przyczyna tkwi tam, gdzie boli. No właśnie, nie zawsze. Jeszcze chwilę pracujemy. Jeżeli te czasy są dla Was za długie, no to oczywiście możecie je skrócić. Przechodzimy do kolejnego ćwiczenia. Ustawiamy się w pozycji psa z głową w dół. Nogi ustawione na szerokość bioder. Ręce z przodu. Aktywne barki. Proste nogi, proste plecy. Zostajemy w tej pozycji. Głowa luźno. Barki cały czas są aktywne. Staramy się oczywiście, żeby pięty były jak najbliżej ziemi, ale jeżeli nie uda Wam się dotknąć nimi podłoże, to nic się nie dzieje. Zostajemy. Oddychamy cały czas aktywnie. Starajcie się podczas oddechu uruchamiać też mięśnie przeponowe. Czyli tutaj oddychać też mocno brzuchem, dół, zostajemy w podporze na momencik, wspinamy mocno mięśnie brzucha, troszeczkę miednicę pod siebie podciągamy, tak żeby uruchomić tutaj brzuch do pracy. To jest bardzo ważne,
Te wszystkie podpory też są bardzo ważne, jeżeli chodzi o wzmocnienie mięśni brzucha. Pamiętajcie bowiem, że mocne mięśnie brzucha również chronią nasz kręgosłup. Ok, i schodzimy teraz niżej i wykonujemy pozycję znaną z jogi, tak zwanego psa z głową w górę. Aktywnie barki, patrzymy w górę, rozluźniamy odcinek lędźwiowy. Oddychamy. Biodra są cały czas przyklejone do maty. Rozluźniamy, przechodzimy na chwilkę na przedramiona. Klatka piersiowa do przodu, skierowana. Oddychamy. I przekręcamy się na plecy. Kolana do siebie. I teraz wykonujemy taką malutką kołyseczkę, tak żeby porozluźniać kręgosłup. Przed chwilą go powyginaliśmy w jedną stronę, teraz staramy się go wygiąć odrobinę w drugą stronę. Mocno kolana do siebie. Osoby, które są małe, rozciągnięte przy okazji, poczują, jak się rozciągają nie tylko mięśnie pleców, ale także tylna część nóg, pośladki. I teraz to samo delikatnie na boki. Oddychamy. Ok, super. Wracamy na brzuch. Również wykonamy pozycję takiej kołyski, tylko teraz w drugą stronę. Łapiemy za kostki i z wydechem unosimy nogi i korpus w górę. Utrzymujemy tą pozycję jeszcze przez kilka sekund i rozluźniamy. Dociskamy pięty do pośladków, wciskamy biodra w ziemię. I uwaga, jeszcze raz wdech. Nosem i z wydechem unosimy nogi w górę, tyle ile Wam się uda. Nie zadzieramy głowy, staramy się, żeby była naturalnym przedłużeniem kręgosłupa. I rozluźniamy, dociskamy pięty do pośladków. I jeszcze jeden raz, z wydechem, góra. Jeszcze moment, utrzymujemy kilka sekund. I dół. Super, wracamy na plecy. Uginamy nogi w kolanach. I teraz unosimy łopatki w górę, napinając bardzo mocno mięśnie brzucha i dociskając odcinek lędźwiowy do maty. Utrzymujemy przez kilka sekund pozycję i rozluźniamy. Wdech i z wydechem znowu napinamy. Łopatki są uniesione w górę. Bardzo mocno napinamy tutaj mięśnie brzucha. To jest fajne, proste ćwiczenie, które wpływa właśnie na siłę mięśni brzucha. I dół. Rozluźniamy na momencik. Wdech. I z wydechem góra. Ok. Dobrze. Przenosimy ręce teraz do tyłu. Uginamy nogi w kolanach. I znowu zrobimy to samo. Góra, unosimy łopatki, tylko teraz zauważcie, ręce są z tyłu. Nogi lekko ugięte, to jest prostsza wersja bardzo znanego ćwiczenia, zwanego hollow body. Rozluźniamy, odkładamy na chwilę nogi i jeszcze raz unosimy i góra, łopatki mocno w górę, a odcinek lędźwiowy mocno wciśnięty w matę. Jeszcze chwilę utrzymujemy, rozluźniamy, nogi na chwilę wracają na matę i ostatni raz, góra, wydech i trzymamy. Łopatki cały czas starajcie się unosić w górę. Odcinek lędźwiowy mocno, mocno wklejony. Nie może się odrywać. I powrót. Ok. Ustawiamy stopy nieco szerzej, tak jak mniej więcej na szerokość bioder. Ręce ustawione wzdłuż ciała i unosimy biodra w górę. Mocno zaciskamy mięśnie pośladków.
utrzymujemy przez kilka sekund tą pozycję, następnie wracamy i teraz wykonujemy prostą rzecz. Dociskamy odcinek lędźwiowy mocno do maty i napinamy mięśnie brzucha. Utrzymujemy 3, 2, 1 i góra. Znowu mocno pośladki aktywujemy, mocno, mocno, mocno. Parę sekund wytrzymujemy i dół znowu. Wciskamy odcinek lędźwiowy w matę, wciskamy. Teraz się brzuch napina i 3, 2, 1 i góra. Pośladki napięte. I dół, znowu dociskamy. Jeszcze momencik. Ok, wykonamy to samo ćwiczenie, tylko z prostą nogą. Noga prosta, kolana są na tej samej wysokości. Unosimy do góry, napinamy pośladki i dół, znowu dociskamy. Jeszcze raz, ta sama noga. I góra, napięcie, napięty pośladek, napięty. Ok, i dół. Ostatni raz ta sama noga. Góra. Hop. Spinamy, spinamy. Ok, zmieniamy teraz nogę. Lewa ugięta, druga prosta. Kolana razem i góra. Trzy razy będziemy unosić. Tak jest. I dół. Za każdym razem, kiedy jesteście w dole, mocno odcinek lędźwiowy wklejamy. I jeszcze raz góra. Trzymamy i dół. Doklejamy odcinek lędźwiowy i jeszcze raz zrobimy to samo. I góra. Trzymamy. Mocno napinamy mięśnie pośladków. I dół. Podobne ćwiczenie, tylko że teraz bliżej stopy do siebie. Łapiemy za kostki. Jeżeli nie możecie, to po prostu zostawcie dłonie wzdłuż ciała. Unosimy teraz biodra w górę i rozluźniamy odcinek lędźwiowy, napinając pośladki. I dół. Dociskamy odcinek lędźwiowy. Za każdym razem, kiedy jesteście w dole, to róbcie. I jeszcze raz góra. Jeszcze, 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 jeszcze. I dół. I jeszcze raz przyciągamy kolana do siebie, robimy małe rolowanie, tak jest, przenosimy się na bok, kolana ugięte, zrobimy prostszą wersję, podpór na łokciu i trzymamy. Jeżeli czujecie, że możecie zrobić trudniejszą wersję, to zaraz Wam pokażę, jak ona wygląda. Zmieniamy stronę. Zostajemy na przedramieniu. Nogi są proste. Już nie jesteśmy na kolanach, tylko na stopach. I trzymamy. Wszystkie podpory też bardzo fajnie wzmacniają mięśnie brzucha. Mięśnie pleców zresztą też. Cały środek, cały kor pracuje bardzo intensywnie. I rozluźniamy. Tak jest. Ostatnie ćwiczenie. Ustawiamy się do skłonu japońskiego. Pięty są przyklejone do pośladków i wychodzimy do przodu. Wyciągamy się maksymalnie. Wydłużamy całe ciało. Starajcie się, żeby ręce wyciągały Was tak mocno, żeby poczuć, że ten kręgosłup faktycznie się wyciąga. Oddychamy. Nie napinajcie się. To jest ćwiczenie, które ma właśnie wydłużać kręgosłup, rozciągać mięśnie pleców. I jeszcze momencik. I jeszcze dalej wydłużamy. Jeszcze mocniej ręce do przodu. Przechodzimy z tej pozycji na kolana. I wyciągamy się do przodu.
Jeszcze moment. Głębokie wdechy i wydechy. Wracamy na pięty. Jeszcze momencik. Ok. I teraz jeszcze na rozluźnienie pokażę Wam bardzo fajne ćwiczenie, które bardzo często mi pomaga, kiedy mam spięte, zablokowane tutaj lędźwia. Prostujemy lewą nogę. Prawą uginamy pod kątem prostym. Prawa ręka jest ułożona w poprzek i cały czas pilnuję, żeby łopatka była dociśnięta do ziemi. I teraz tą ugiętą nogę przenoszę na drugą stronę, starając się, żeby łopatka przeciwna nie odrywała się od ziemi. I rozluźniam. Zostajemy chwilkę w tej pozycji. Możecie sobie tą ręką jeszcze docisnąć tą nogę na bok. Wracamy na sekundkę kolano do klatki i zamieniamy. Prawa noga prosta, lewa ugięta pod kątem prostym. Tym razem lewa ręka ułożona w poprzek ciała i przenosimy ugiętą nogę na drugą stronę. Starajcie się, żeby rozluźnić tutaj tą część biodrowo-lędźwiową. Są bardzo fajne ćwiczenia, które również polecam Wam wykonywać codziennie. Powracamy, przyciągamy kolano do klatki. Ok, i teraz powolutku, powolutku przechodzimy do siadu. Przyciągamy kolana do klatki, prostujemy plecy, bierzemy trzy głębokie wdechy. Wydech, jeszcze raz. I ostatni. Uważajcie, żeby Wam się nie zakręciło w głowie. I teraz powolutku przynosimy ciężar ciała na nogi. Uginamy kolana. Jeszcze przez chwilę zostajemy w pozycji. I powolutku, cały czas kolana są ugięte, rolujemy kręgosłup w górę. Stajemy i na samym końcu głęboki wdech. Wyciągamy się teraz z wydechem do boku, wydłużamy ciało. Starajcie się nie pochylać do przodu. I powrót. Centrum. Jeszcze raz głęboki wdech nosem. I drugą stronę. Wydłużamy. Chwilkę zostajemy. Powrót. Jeszcze raz głęboki wdech. Splatamy palce dłoni. Przekręcamy na drugą stronę. Patrzymy w sufit, wydłużamy na chwilę ciało, wydłużamy i z wydechem rozluźniamy. Dziękuję Wam bardzo. Naprawdę proponuję i jeszcze raz zalecam wykonywać takie zestawy jak najczęściej, a nawet codziennie. Poczujecie różnicę i Wasz kręgosłup poczuje różnicę. Do zobaczenia.